Witam was wszystkich bardzo serdecznie w Heroesach trzecich. Ostatnio udało nam się w końcu rozwalić pierwszego naszego przeciwnika. Już nie ma jasno-niebieskiego, turkusowego na mapie. Gdzieś tutaj prawdopodobnie mógłbym sprawdzić właśnie jeszcze chyba naszych ludzi. Tylko nie pamiętam gdzie, ile jeszcze ludzi. Właśnie. Jasno-niebieski przegrał. Grał Cytadelą, czyli prawdopodobnie ten zamek, który my zabraliśmy jako trzeci. Jest jeszcze Necropolis Inferno, drugi zamek oraz Wrota Żywiołu, więc w sumie nawet fajnie. Z Necropolis może być problem, myślę, największy. Z zamkiem, jeśli damy radę, to chociaż kurde, akurat ten niebieski sobie ciągle tutaj biega i praktycznie nic więcej nie robi, on zbiera strasznie dużo armii, więc z nim może też być problem. No ale zobaczymy, jak to będzie. Na razie chodźmy dalej, ponieważ mamy jeszcze kilka ruchów do wykonania w tej rozgrywce. Tu lecimy zebrać armii, ile się da. A tym mieliśmy zbierać wszystkie kopalnie i takie inne rzeczy. Dobra, chodźmy tutaj. Sprawdźmy tak. Ulepszenia wiem, że jeszcze mogę robić jakieś, ale bardziej bym chciał wykupić armię po prostu. No i prawie mi się to udało. Jeszcze tylko pierwszo i drugo poziomowe jednostki i mamy wszystkich wykupionych. No w sumie już teraz z takim przychodem 16, prawie 17 tysięcy powinniśmy to robić. Okej, gość może przechodzić przez wodę. To mi się nie podoba. Szkoda, że nie mam miejskiego portalu. Ale już chodźmy tędy. Najwyżej może dojdziemy pod ziemiami do naszego wroga. Chodźmy może w górę. I musimy jak najszybciej tam drugą armię wypuścić. Więc zbieramy co się da. O, sorry, walnę w mikrofon. Prawdopodobnie to słyszeliście i to bardzo. Zbieramy co się da, bo mamy naprawdę dużo armii. W sumie tam 10 tysięcy złota, to bym jeszcze może gryfy ulepszył. Zaszczyt do królewskiej. Jaka w ogóle to jest zmiana? Więcej szybkości. No i więcej ataku obrony, dobra. I zawsze kontratakuje. Zarąbiście. Weźmy jeszcze tych. Dobra, ta jeszcze niesie kilka osób, które bym chciał zanieść, ale może tak. Żeby już nie tracić ruchu za bardzo tutaj. Nie no, ona mnie nie dogoni za bardzo. Podejdźmy tutaj i nalistajmy tutaj. Tym. Weźmy to. Świątynia. Dowodzenie, okej. Tu mamy drewno. I coś tu się złego działo, ponieważ właśnie nas idzie atakować, więc w sumie teraz tak. A po pierwsze bohater. Okej, no to tu nie mam kasy, okej. Kurde, trochę lipa, bo tutaj dużej nocy zostawię. Nie chcę sprzedawać tych surowców, bo bym chciał je na targu potem wykorzystać. Dobra, walić to. Zaraz sobie odbijemy ten zamek. Spróbujemy dojść tutaj do tego wyjścia i po prostu nim wyjdziemy i będziemy atakować. I tutaj też z aniołami teraz atakują, więc... No nie za fajnie, nie za fajnie. No nie, idzie na dół dalej. Okej, jednak idzie na fortecę. Co? Nie wiem, czy w sumie nie jest lepsze nawet dla nas. Dobra, dochodzimy gdzieś tutaj, jesteśmy prawie już przy właśnie gościu, da, i lecimy tam na pewno. Teraz tak, tutaj chciałem dojść, zamienić tych i zamienić tych, a jeszcze gryfy. I pójść do tego. Przekazać mu co się da. Nią lecieć tu, aha, dobra, błąd, mogę się nawet z tym ruszyć, nie szał. Taką wielką armią, to my możemy sobie podejść tutaj i iść coś atakować. Chyba że podejdziemy od razu tutaj, ponieważ jak widać on nas atakuje. No chodźmy do nas. A tu zbieramy sobie co się da. Powoli, bez pośpiechu, panowie. Okej, mam tutaj 6 gości do kupienia, 5 do kupienia. Trzeba ich kupić, bo nie chcę ich oddawać wrogom. Ulepszmy sobie też warsztat, żeby mieć tutaj strzelające jednostki. Kupmy sobie ich. Wywalmy tych. Bym kupił magów, ale nie mam kasy niestety. No chyba, że jednak sobie tutaj wydamy trochę surowców jednak. Przynajmniej tych podstawowych. Tak, żeby na przykład, nie wiem, tych usunąć. Kupić magów. Kupić, o, tych nie kupimy. Całych. Których mamy jeszcze? Tych mamy dużo. W sumie kupmy sobie tych. I
Spróbujmy się bronić. Jakoś może damy radę. Może najwyżej zróbmy takie coś. Okej. Okay. Może się obronię. A przynajmniej ma tego nadzieję. Bo jednak zdałoby się to zrobić. Okej. Dobra, wy tu chodzicie. Tam się będą chyba bili. Jest atak. No, mają nawet dużo jednostek. Mają szczelające. I właśnie nam rozjebali gości. Ja nie wiem, co się dzieje. Okej. Nara. Okej. W sumie on na razie nie wejdzie. Łatwy. Oj nie, tu jest 29 tu. Magnę. Nie, ten zamek tracę niestety. A gorzej, bo oni tu jest jeszcze dużo armii do kupienia, więc sobie tą armię kupi. Potem do obrony. No zdaj mi te obrażenia. No nie za bardzo tu mamy szansę wygrać, niestety. Już teraz nie będzie jakiejś świetnej obrony Wotona, tak jak było ostatnim razem, dwa zamki obronione. Teraz niestety dedzimy. I to tak nieźle, mocno. Obronę sobie robi. Czy to jest normalne obrażenie sobie w ten sposób? O, tu jeszcze tam strzeli, tak, oczywiście. Dałem mu prawie wszystkie chyba. Fortunę mu będę jeszcze dać. Dobra, daj mi może pierdzielnie przynajmniej. Mamy zbustowanego tytana, nieźle. No nie, jednak się mu nie udało go zabić. Dobra, ale tu zabijemy tego. Okej. Dobra, teraz nie ma już latających. Muszą rozwalić którąś bramę. No i bramę mają rozwaloną. Teraz mu się regeneracji nie opłaca dać. Mógłbym wyjść, ale w sumie to mu też mało da. Magiczną strzałę mogę w kogoś puścić, strzelającego. Zawsze to będzie mniej. Obrona. Ładujmy w tego na razie. Dobra, po jednym zginęło. Chodźmy tutaj, staniemy sobie. Okej. Dobra, gość wchodzi też, ale... No, za bardzo teraz ten dedzi. Z nim będzie problem. Podejdźmy tu na zasłonę wejście, obrona. A tym lećmy na tamtego. O, ten się cofnął, dobra, no jest to. Zabijmy. Okej, teraz ci deszczą już powoli. Czekajcie. Mogę strzelającego rzucić. Okej, on niczym padnie, ma strasznie dużo HP. A myślałem, że się rzuci na tego z góry. Się nie rzucił niestety. Dajmy tutaj. Ciężko będzie to wygrać. Zaatakowałbym go, zadałbym, no zabiłbym jednego, dwóch. Czekajmy. Z obroną, podejdźmy pod tego. Padł niestety, kurde, dobra. Ten u góry już prawie padł, ale nie no, gremliny nie dadzą rady się obronić pewnie.
Ale nie jest obrona moim zdaniem, co nie? Długa przynajmniej. Ale podjeżdżę, tak to nie było. Po prostu. Właśnie, już tam tych naszą największą grupę zaatakował. Mógłbym się pobawić w uciekanie. Ale to nie starczy mi na pewno. Magowie nie wystrzelają ich. Czy tego rozwalał, to, a tego to już w ogóle. A nawet nie mam magii. No i koniec ze mną. No nic, było nieźle. Moim zdaniem zadałem mi naprawdę dużo obrażenia. No, na pewno więcej stracił. Więcej ode mnie stracił tutaj. Naprawdę dobrą armię stracił. Ja tam straciłem jakichś słabiaków, ale z drugiej strony on teraz sobie da kupić tam armii. Sprawdźmy, jak tam jest. Jeszcze nie nakupił, ale nie wiem, jak tam za bardzo wejść. Tu będzie zamek. Mi się wydaje, że tu powinien być gdzieś zamek. Bo tak te kopalnie wszystkie są rozłożone. Inferno. Spróbujemy znaleźć go. Chodźmy po anioły. To bo... Kurde, jak tam mało brakło, żeby dojść na czas. No nic. Jesteśmy tam. Okej, zbieramy się tutaj. I tak, budujemy coś. Nie. Tu wszyscy wykupieni. O dziwo. Tu mam dużo do wykupienia. Ale w sumie w tym wokół tego zamku jeszcze na razie nikogo nie ma. Ten zamek jest bardziej tak na pograniczu, jest, no, dałoby się tu, żeby był lepiej strzeżony. Kupmy sobie tą armię, kupmy bohatera. Niech się tu broni. Mamy dwa zamki z twierdzy, to by też dawało szansę nam na jakiś większy rozwój tej twierdzy. Dzięki czemu potem mielibyśmy dużo jednostek tego samego rodzaju. O, dobra, tu się fioletowy z różowym bije. Tam sobie siadł na górę, a ja tutaj, jest inferno, dobra. Atakujemy oczywiście. Bo nie jestem pewien, czy tym czasem to nie jest główny zamek tego gościa od Inferno właśnie, tego... nie pamiętam, jak on tam miał, jaki kolor. Mógłbym chyba kogoś innego wywołać tam, no nic. Mniejsza o to. Jakbym miał teleport, to po prostu sobie przeteleportował jednostki. Boję się, że tutaj anioła się stracę. Tak, jeden anioł ginie. Dobra, stracony jeden anioł. Niestety nie miałem wskrzeszenia. Muszę gildię magów rozwinąć, żeby mieć może wskrzeszenie. Tak, bym się po prostu wskrzesił anioła. Ile się anioła dało wstrzymać, nawet nie pamiętam. Muszę precyzję. Dobra. Dokończ tego. Poczekaj. Zabij tego. O! Jeszcze raz. O! Zabij tego. Dostajemy jeszcze jedną salwę. Albo i nie. Dobra, jeden anioł stracony, 20 kusików. Trochę jest strat, ale nie jest aż tak źle. Dobra, Bractwo Ognia. W sumie z chęcią moc przyjmę. Dzięki. Ile mamy many? No, max prawie. To w sumie możemy tu zostać. Tu mamy ten mistycyzm, który nam daje 10-4 punkty many dziennie, więc to nie jest takie złe. Dobra. Oj! Sorry, ale przypadkiem sobie wyłączyłem na chwilę Heroesy. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Widzicie mój pulpit, może się zacząłem zobaczyć, co tam na pulpicie mam. Dobra, tu by się zdał jakiegoś bohatera też, który będzie zbierał nam te wszystkie... Pozajmuje nam wszystko dookoła. Weźmy sobie tak. Okej. Okay. Zbieramy. Odbijamy zamek oczywiście. O, gość głupi wychodzi do nas, więc spoko. Tak, żeby tam nie lecieć, tylko myślałem.
się wycwania, to grupa. Okej, pokażcie siłę swoją. O to chodzi. To jest bałek. Okej. Dobra, mamy go zatwionego. 23 kuszników stosownych, ale zdobyliśmy swoje rzeczy z powrotem. Dostaliśmy trochę więcej rzeczy. Mistrz, tutaj to. Dobra. Czekaj, czy coś zbudował. Fajnie, by to zrobił. W sumie. A teraz tak, musimy znowu odbić to na pewno. Odbić to i lecimy w prawo. Tu sobie zbieramy rzeczy, oczywiście. Tu jeszcze jakieś zejście jest, chodźmy tam. Ty miał... O, nie zdążę do portalu... No niestety nie zdążyłem do portalu chwały, zabrać sobie tutaj anioł tym razem. Dobra, tu mamy wykupionych. Tutaj nie ma co kupować. Znaczy jest co kupować, ale nie chcę. Tutaj zostawimy, czy może... A, w sumie... Jak mamy dwa zamki twierdzy... O. Czego nam brakuje? A, mam 6000 złota, dobra. Mniejsza to. Tu jest jego główny zamek, idziemy tam. Chociaż czekajcie. Ma Feniksy. Czy to są ulepszone Feniksy? Czy zwykłe? Chyba zwykłe. Moja armia jest taka sobie. Chodźmy na razie w górę. Może pójdziemy ulepszyć armię nawet. Okej. Chodźmy tu. Ty, panie. U, kurde. Chodźmy w górę. Co nad nim po co, ale chodź. Ty, odbij to. Odbij to. I dawaj na Irsę. Idziemy na Irsę. Ty zdobywaj co się da tutaj. Dobra. Kopalni mamy już dużo. W końcu... A już miałem mówić, no w końcu uda nam się za pierwszym razem kupić wszystkich. Nie uda się. Już myślałem, że mam tyle kasy wystarczająco, a tutaj dupa. Gość się ukrył nam przed nami, ja pierdzielę. Tak. Okej. Tu kogoś mam, nie wiem, jest spalnia. Tu mam ciągle tego. Nie możemy go zaatakować. Ale jesteśmy tutaj naszą główną armią i tą drugą armią też. Moglibyśmy jakoś połączyć ich, przekazać jakąś armię. Zróbmy to. Czy może nie łączyć, bo cały czas chcę mieć dwie armie. Tylko na przykład, o, taki artefakt by się dał tutaj, ty masz to. Tam masz jakiś naszyjnik. O, to daje nam moc 1, moc 3. Tak, na przykład zamienić się aniołkami i ty sobie pójdziesz po prostu naprawić ich. Zamieńcie się tymi. Okej, gryfy też zamieńcie. A w sumie masz połączyć już. Łączymy tak. Teraz masz jeszcze tych. Teraz ty lecisz w górę. Po resztę armii. A tamten może nakurwiać. O, tu mam mocy, mam, tu muszę się cofnąć kiedyś. Zabrać sobie moc więcej. Masz to. Dobra, ty masz chyba wszystko zebrane, to po co ja ci to wyprowadzę? W sumie nie wiem, ale chodźmy tutaj. Po coś, może się na coś przydasz. Ty dawaj, tutaj jak masz, idź tak, idź. Dziękuję, co armia wykupiona. Lecimy w dół nią. Do zaopatrzenia. I w sumie... Czekamy na pewno miejskiego portalu. W sumie to w fortecy powinien ten zamek, raczej gildię magów rozwijać. Okej. Okay. To był, gdzie ja chciałem iść. Odwiedzony, dobra. Jak w podziemiach, jak idzie, to do niego wychodzą. Tu chce być jeden, który ma, no, nawet ładną armię. To jest ta twierdza. Nie
zamian kasy. Znowu, kolejny raz. Tych usuniemy. Okej, okay, stój tu na razie i broń. Ty! Nie podejdź tutaj. No bo czekajcie. Kto był się na to wzruszyć? Tylko tak, gdzie ja chcę tu iść? Niezwiedzony, chodźmy tutaj na początek. Pytanie brzmi... Czy chcę przez portal przejścia przejść i iść tam dalej napalać, czy lecieć w te podziemia i pójść do tego głównego zamku Wrota Żywiołów. Wrót Żywiołów, tam pójdziemy. Myślę, że to jest dobry pomysł. Ale nie mam kasy, żeby kupić i... Tutaj możemy gremliny pozbierać. Jest coś w zamku? Nie, to w sumie to będzie główny od tego zamku. Zmienimy armię. Ty, dawaj, zbieraj cały czas. I jak mówiłem, forteca. Co potrzebuję? Złote trochę. Okej. Chcę miejski portal trafić, bo dzięki temu będę mógł się po prostu przemieszczać. Bo teleportacja, to mi się też przyda. Radość. Dobra. Koniatura. Z tym fioletowym będzie ciężko. To jest nekropolia. To jest nekropolia, w tym pani nie wygrasz. Dawać w dół, idziemy ich miażdżyć. Idziemy tu. Tutaj, jeszcze sprawdźmy, co tu jest. Już sobie chyba kupię na pierwszej szybkości, wiecie? Więc za bardzo mi tutaj... chciałem powiedzieć, za bardzo mnie tutaj kusił. To armia druga jest trochę mała. W sumie musimy ją pójść... Czekajcie, bo w sumie i tak musimy ją pójść ulepszyć. A, chodźmy z tym wszyscy po prostu pójdziemy. Okej. Okay. W sumie to po prostu chodźmy tak, zmierzmy sobie tych jeszcze. Podejdźmy nim w górę. Aj, nie doszło. A może nie zaatakują. Może. W sumie to trochę kasy bym musiał wydać właśnie ten. Czy on da radę dojść tutaj na czas? Mam nadzieję, że nie, ponieważ no kurde, trochę armii tu straciłbym. Bo tutaj armii jest dużo do wykupienia, patrzcie, jest do wykupienia armii. Nie chciałbym, żeby to wpadło w ręce komputera, ale, no, ale jak wpadnie, to niestety będziemy musieli to po prostu załatwić i tyle. Okej, nie doszedł na czas. Ten też nie doszedł do naszego bohatera, ten się cofa, ucieka, to załatwmy sobie w tego może. Okej. Dobra. Wracamy do zamku. Jak to tu chciałem to zrobić? Chciałem pójść tu ulepszyć jednostki. I tym to zbiorę. W sumie podejdźmy już tutaj do niej. Złapmy co się da i jedziemy dalej. Dobra, wchodź tutaj. Kup już tą armię. W sumie niepotrzebnie kupiłem ją, bo tak naprawdę powinienem w Cytadeli kupić. Dobra. Ile mam w ogóle ja zarabiam? 18 tysięcy złotych. Dobra, jest fajnie. Niebieski fioletowy będzie moim największym problemem tutaj. Pomarańczowego chyba ani razu nie spotkałem jeszcze. Aś. 20 arp ma już. To będzie problem. Ale... Strzelających bardzo mało mam. Spróbujmy się znowu obronić w środku. W sumie nie, nie powinien taką kupę ludzi robić, bo liczę na załatwę. No
Właśnie, właśnie. Błąd tu ludzi to straszny błąd. Nie no, to jest przegrane, ale przynajmniej trochę stracą ludzi swoich. Dobra. O, nie za bardzo im tutaj zrobiłem cokolwiek. Alpy się odnawiać cały czas. Jeszcze bramę, żem otworzył. No właśnie, 20 alp. Za to bardzo, ale to bardzo lubię. Lubię Necropolis, bo te Alpy są po prostu jedną z moich ulubionych jednostek. Dejdziesz, nie. Odrodzisz się i tyle. O kurde, dobra. Już tak naprawdę to... Nie ma się co tu bawić, bo i tak to przegrywam. Już się pewnie Alpy zaraz komuś uderzą i się uleczą na maksa. O, 15, dwie Alpy padły, 16, no i 20, okej. Ja nic nie mówiłem. Boże, jak Alpy są OP. Miej takich, kurde, 40-50, no i jeszcze z czarem wskrzeszanie, no i praktycznie nie zniszczalni. Za to właśnie bardzo lubię Necropolis. Szkoda, że nikogo nie dostałem, dopiero bym rozwalał. Dobra, stracimy ten zamek. Wow, prawie bym drugi stracił. Okej, mamy tego. Zobaczmy go już. 10 Feniksów. Ale żebym stracił tutaj ludzi. Ups. Co my robimy? Co my zrobimy? Błogosławieństwo. Największą skutecznością, więc w sumie dla niego to nie jest niepotrzebne rzucanie tego. Fortunę bym mógł dać. Lub po prostu kamienną skórę dla wszystkich. I rozwalmy. Na Feniks. Jeden anioł sprzedacony już. Okej. I wróciły. Ależ oczywiście. O, szczęście, bardzo dobrze. On też. Ale już was było dużo mniej. Dokończmy Feniksy. O, dziękuję za dowodzenie, bo wtedy możemy skończyć Feniksy. I pad. Dobra. Zbieramy. I musimy na te wrota żywiołów teraz pójść, jak on stracił tyle armii. Po prostu je rozwalić. To będzie coś, co będę chciał zrobić. Chodźmy tutaj. Tych może usuńmy. Dużo mi tu brakuje. Ile tu jest armii do kupienia? Dużo, chodźmy, kupmy tą armię, zawsze coś będzie. Kurde, znowu zapomniałem, Cytadela. Dobra, może, kurde, to jest 6 hydr do kupienia. Przynajmniej hydry sobie kupię. Zawsze to będzie jakiś plus, dobra. Okej, co ja tu chciałem zrobić? Ulepszyć. No już widzę, jak to ulepszam. Na samej turze. W sumie niczym poszedł na samą turę, to kończymy, bo mam już 28 minut, a to jest za długo, ale mówię wam, przy Heroesach bardzo szybko czas mi leci. No i bardzo fajnie mi się gra, więc zapraszam was do kolejnego odcinka, który ukaże się jutro, jeśli nie wiem o której godzinie. Pewnie w ramówce to widzieliście, ja w sumie nagram do przodu trochę ten Heroesy, więc ciężko mi powiedzieć. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się już jutro. Na razie, pa, see ya.